Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego naszym zdaniem Jason Kidd zabrał nam emocje w finałach NBA, trafiliście w idealne miejsce. Witam cię, Kuba. Halo, halo, Warszawa powinienem właściwie powiedzieć. Eee, halo, halo, by cześć Mateusz, i witam wszystkich. Na samym wstępie odnosząc się do tego, co powiedziałem, Kuba, czy zgadzasz się z teorią, spiskową bądź niespiskową, że timeout od Jasona Kida w meczu numer 3 przy ranie Dallas, Dallas, drużyny trenowanej przez Jasona Kida. Ranie 22 Zabiło nam emocje w e, tych finałach, bo teoretycznie rzecz biorąc, moglibyśmy dzisiaj rozmawiać przy stanie 2-2 w tej rywalizacji. Czy zasłużenie, czy nie, o tym sobie jeszcze pogadamy, ale uważasz, że wyolbrzymiam zdecydowanie ten stan rzeczy, czy rzeczywiście tak mogło, mogłoby być? Później po tym timeoucie e, dwa głupie, niegłupie faule, słuszne, niesłuszne przewinienia Luki Doncicia, no i koniec, koniec ranu, i jednak przegrana końcówka ostatnie 4 minuty. Wyobrażam wydaje mi się, że to jest to troszeczkę pompowanie bąbelku, nie, nie jest to jednak wina Kida, tylko faktycznie tego, że nie wiem, Luka Doncic zaczął bezsensownie faulować i złapał 4 fałle w bodajże 4 minuty. Eee, wiadomo, zabija to troszeczkę momentum, ale sądzę, że Kid po prostu chciał ustabilizować to i zobaczył, że mają faktycznie szansę na dociągnięcie do, do, do się wyniku do wyniku Bostonu i wyrównanie go. Niefortunna, niefortunny. Niepudne zrzeszenie rzeczy, można tak powiedzieć. Okej, okay. dobra, Kuba, jak zawsze w naszych podcastach musi też się znaleźć miejsce dla naszych sponsorów i widzów, czyli jak zawsze będziemy bardzo wdzięczni za łapkę w górę, subskrypcję, komentarze, udostępnienie tego materiału, podzielenie się nim ze swoimi znajomymi. I teraz możemy użyć magicznego przejścia, bo chcielibyśmy także tutaj wspomnieć o marce Smoking Freeze której właśnie materiał teraz widzicie na ekranie Chyba nawet dzisiaj, na pewno dzisiaj śledząc social media Smoking Freeze Są oni obecni na turnieju Broken Ball w Iławie Tutaj jersey'e i spodenki przygotowane właśnie specjalnie pod ten koszykarski event Więc śmiało wpadajcie do chłopaków, my jak zwykle także w koszulkach od marki Smoking Freeze Więc serdecznie zapraszamy i pewnie na przestrzeni tego podcastu będziecie jeszcze widzieć także i ten screen ale my wracamy już do rozmowy czysto koszykarskiej i Kuba, mając już wiedzę z czterech spotkań. Obecny stan rywalizacji, jak wszyscy wiemy, 3-1 na korzyść Boston Celtics. Czy jeszcze w tych finałach możemy się spodziewać jakichkolwiek emocji? Czy Twoim zdaniem wszystko już jest zamknięte? I no, ta dzisiejsza porażka, nie chcę powiedzieć, że była tym spowodowana, ale że jednak Boston celuje w świętowanie w ogródku u siebie w Hali. E od razu mówię, nie uważam, że ta przegrana była celowa. Sądzę, że na pewno woleliby skończyć tę serię szybciej niż później. E, a to, że wygrać w TD Garden, to nic nie znaczy, tak naprawdę. E, się wydało no, w przyjemniej w, w, w otoczeniu swojego własnego tłumu, ale nie jest to raczej taktyczna, taktyczna zagrywka. E, nie spodziewam się tutaj zmian tak naprawdę Musiało się zdarzyć taki mecze, gdzie po prostu e, grają. E, Boston jest osłabiony, bo nagle znowu brakuje im Nie ma e, trójki, nie wpadają. No i po prostu e, Dallas jest e, w ogniu. Wszyscy, wszyscy nagle trafiają. Rotacje w obronie działają. Luka dącić trochę szybciej się rusza w obronie. No i e, no, ta gra została jakimś cudem urwana, ale nie, nie wydaje mi się, że trzeba zacierać rękawy, e, ciasać rękawy, nie wiem jak to powiedzieć nawet. Zakasać. E, i zakasać, właśnie. Nie ma co się przygotowywać na, na więcej niż, na, może nie wiem, dwa spotkania w tej serii. Mhm. Oglądając chyba właśnie ten dzisiejszy mecz, zaczniemy trochę od końca, później sobie wrócimy do pierwszych spotkań rywalizacji, ale patrząc na to, co sprawiło i co pomogło Dallas wygrać dzisiejsze spotkanie, to na pewno chyba pierwszy dobry mecz wysokiego Mavs w tej serii i pierwszy mecz, w którym wysoki Mavs, mowa tutaj o Derricku Lively, był jakkolwiek chyba przydatny, bo dotychczas w pierwszych trzech meczach mam wrażenie, że e, najwięcej wysocy Dallas robili pożytku zawodnikom e, Boston Celtics, którzy wyciągali ich na obwód. I zresztą jest ta statystyka, którą Wam wczoraj wysyłałem i wrzucałem także na stronę e, mówiąca o ilości bloków Dallas z serii na serię. I zaczynali w pierwszej rundzie przeciwko Clippers 6,3 bloku na mecz. Druga runda przeciwko Oklahomie 6 3, finały konferencji przeciwko Minesocie, gdzie ten match był teraz z perspektywy czasu patrząc, idealny dosłownie pod Dallas 5,8 bloku na mecz. Natomiast w tej serii to jest tylko 1,7 bloku na mecz, co tylko pokazuje, że wysokich Dallas w tej rywalizacji pod koszem nie ma, że są oni wykorzystywani na korzyść Boston Celtics, a nie Dallas Mavericks. Zresztą, e, oglądając mecz numer 4, tam komentator powiedział, po jednym z alejupów, jednym z niewielu jak dobrze wiemy w tej serii alejupów bodajże czy Irvinga, czy do dzisiaj już nie pamiętam do Live że to był dopiero czwarty alejup w tej serii. już nie mówiąc o tym, że Kyrie Irving w e, chyba czwartej kwarcie meczu numer 3 po raz pierwszy stanął na niej rzutów osobistych. Więc Boston wyłącza dosłownie każdy atut Dallas Mavericks, jaki Dallas mogą sobie wymarzyć. No Wymarzyć, wykombinować. No, Pijaja też nie ma już. P.J. nie jest tym samym zawodnikiem, który wygrywał serię z Oklahomą. Więc no, tutaj Joe Mazula i cała ekipa Boston Celtics wyłączyła dosłownie każdy atut Dallas Mavericks. Tak, no niestety zdecydowanie Mavericks za dużo polegają na Iso Ball i Luki i Kairiego. No, a to, że centrów nie ma pod koszem, to nie jest wina ani, ani tych centrów, w sensie Lively'ego i GoForda, tylko po prostu idealnego systemu five out, Bostonu, gdzie po prostu nie ma tak naprawdę słabego ogniwa w tej startującej piątce. No, dzisiaj Al Horford swoją dyspozycją to dosłownie jeden rzut przez cały mecz, pozwolił live na siedzenie troszeczkę więcej pod koszem, złapanie tam paru więcej lelupów, no i. W tu, moim zdaniem to był drugi jego dobry mecz, no bo tak jakby też w poprzednim, dużo sprzątał po luce, dużo tam dobijał e, i też próbował utrzymać jakoś na żywce. No i dostaliśmy trójkę. Dostaliśmy trójkę z rogu Derek'a Riflego, która nie jest wyznacznikiem tego, że on stanie się nagle jakimś niesamowitym rzucającym, więc proszę e, usiąść z powrotem na swoje krzesełka e, i nie cieszyć się za bardzo. Ale porównując trójkę Tilmana w meczu numer 3 czy Lively w meczu numer 4, ta Lively wyglądała moim zdaniem przynajmniej lepiej, bardziej płynnie niż tamta Tilmana. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz czy nie, ale no tak jak mówisz. No jakby nie, nie jest to żadnym wyznacznikiem, że nagle e, Lively będzie centrem rozciągającym grę jak chociażby All Horford, ale jak dobrze wiemy, co pokazał chociażby Brook Lopez, taka droga centra w NBA także jest możliwa, a Lively jest bardzo młodym zawodnikiem i już pokazuje w swoim rookie season jak duży impact ma, no bo gra jednak większe minuty, patrząc na ten mecz numer 4, zdecydowanie większe niż Daniel Gafford, czyli powiedzmy center o podobnej charakterystyce, bardziej doświadczony, ale jednak tutaj widzimy, że obdarzony mniejszym zaufaniem niż Derek Lively, no Lively lepiej pracuje, mimo wszystko na nogach, Lepiej broni w przestrzeni od Gafforda, i myślę, że tym jest spowodowana ta różnica. Szczególnie widoczna w dzisiejszym meczu, gdzie Lawis zagrał 22 minuty, a Gafford mimo spotu w pierwszej piątce niespełna, e, niespełna 10. I co warto jeszcze zauważyć, mówiąc o meczu numer 4, 4? Mavs rzutowo wyglądali bardzo dobrze: 50% z gry, 40% ponad za 3. E, no i tak. I Irving 55% i Dontit 46 mogą się pochwalić bardzo niezłą skutecznością, tak powiedzmy. A obaj byli w sumie 1 na 14 za 3. Więc to nie jest tak, że nagle gwiazdą e, Mavs wszystko wpadało. Tylko ta, ta wygrana, miała więcej składników i myślę, że tutaj musimy powiedzieć także o ławce, gdzie dowiózł George Green, mimo że nie, rzucał, e, nie rzucił zbyt wielu punktów, bo tylko jeden, e, jeden celny rzut z gry na dwa oddane, czy nie wiem, Dąte Exum tutaj 4 na 7 już z gry, ale to jaki impact, impact dali po bronionej stronie parkietu. Moim zdaniem miało bardzo duże znaczenie, i to co jeszcze ci dwaj zawodnicy dostarczyli, to mam wrażenie, oglądając spotkanie, że poza oczywiście Donciciem i Irvingiem, dali w końcu jakąkolwiek grę na piłce poza tymi dwoma gwiazdorami Dallas Mavericks. Oczywiście Jaden Hardy, gdy wchodził na te swoje małe minuty, również to robił, ale no jego impact po bronionej stronie parkietu jest nieporównywalny z tym, co może zaoferować czy Exum. Czy George Green, więc takich dwóch energizerów było ci bardzo przydatnych. No i do tego nie wypada nie wspomnieć o Maxi, o, o Kleberze, który także dał bardzo fajne minuty i z ławki był chyba e, najlepszym zawodnikiem z najwyższą, e, z najwyższym wskaźnikiem plus, minus, minus przebywając na parkiecie. Mm, I tak, Kuba, idąc może w przyszłość, zanim cofniemy w przeszłość, mm, co Dallas musieliby powielić. Znaczy, czy, niezależnie czy Dallas to powiado, bo Dallas mogą powiedzieć to, co zrobili w meczu numer 4, ale tutaj musimy wrócić do Bostonu, bo to o nich powinniśmy powiedzieć więcej. No jednak fatalny mecz gwiazdorów: Brown 3 na 12 z gry, 25% z gry, Tatium 4 na 10, 1 rzut, rzut Horforda, 2 na 8 White'a, 4 na 10 Holidaya. I o ile możemy przypisać tą zasługę dobrej obronie Dallas Mavericks, to jednak. E no, na przestrzeni najbliższych trzech spotkań, a tylu pot tyle potrzebujesz wygrać, żeby sięgnąć po mistrzostwo, no, Mavs nie są w stanie w każdym spotkaniu trzymać gwiazdorów, i pi czyli pierwszą, pierwszej, całej piątki e, Bostonu na tak niskich pro procentach. Prawda, no do tego, żeby faktycznie powiedzieć na sukces, potrzeba było chorego, chorego shotmakingu e, Luki Doncicia w pierwszej połowie, który tak naprawdę zamknął ten mecz, bo tak 20 z tych. Jego niecałych 30 punktów zostały rzucone w pierwszych dwóch kwartach. Eee, to jest, no, nie wiem, nie widzę tego. Tak jakby nie, nie jestem w stanie nawet siebie zgaslightować na tyle mocno, żeby uwierzyć, że, mhm. eee, że Dallas są w stanie zrobić to, to co zrobili eee, dzisiaj w nocy. Tak, Boston eee, nie, nawet, nawet z takim sła słabym eee, z, ta, z taką sobą nocą rzutową, dalej już 34% za 3, co nie jest, no oczywiście nie jest satysfakcjonującym wynikiem, ale to, jest, to nie jest najgorsza rzecz, którą widzieliśmy, tak? Mhm. A no to, to się raczej nie zdarzy. Tak, z Kaliuk nie dostanie 4 wolne, 4, 5, 5 wolnych trójek, tak? Nie zaprezentuje 1 za 7 w 4 czwartej kwarty i nie obniży tych procentów dodatkowo. Eee, it's, it's raps. It's raps. Nie, zgadzam się z tym i nawet wrzucając tą statystykę dzisiaj na Facebooka mówiącą, że w ogólnym rozrachunku po czterech spotkaniach Mavs wygrywa, wygrywają 408 do 402. To sam pisząc to miałem uśmiech na, na twarzy, bo było to lekka prowokacja, żeby wzbudzić także dyskusję na naszym fanpage'u i trochę. Obnażenie, że nie zawsze liczby mówią prawdę, bo my teraz na, w tej pierwszej części skupiliśmy się zdecydowanie bardziej na Dallas i na tym, co oni muszą zrobić, żeby utrzymać tą dyspozycję i ewentualnie powalczyć w kolejnych spotkaniach. Ale jednak, czy ty byś zapytał mnie, czy ja bym zapytał ciebie, no to pewnie zgodnie byśmy odpowiedzieli, że jednak w meczu numer 5 spodziewamy się zwycięstwa Bostonu i świętowania już drużyny Joe Mazuli i mistrzowskiego pierścienia, o który od kilku lat się ocierają, o, do, do którego zawsze czegoś im brakowało. No a w tym roku trzeba naprawdę, no chyba myślę, zacząć od samej góry, czyli od Brada Stevensa i czapki z głów przed nim za to, jak skomponował tą drużynę. I zobacz, że najgłośniejsze nazwisko, Kristaps Porzingis no już od dłuższego czasu jest kontuzjowany. Wrócił chyba na tak dwa spotkania. Kolejny uraz, który wykluczył go z meczu numer 3. Na mecz numer 4. No, był dostępny, jednak Mazula, widząc to, co się dzieje, nie zdecydował się go wystawić, zdecydował się dać mu jeszcze dodatkowe 3 dni, tak? No, bo mamy mecz numer 5 w nocy z poniedziałku na wtorek, czyli dodatkowe 3 dni odpoczynku. No i myślę, że bardzo prawdopodobne, iż właśnie w tym meczu numer 5 zobaczymy już Boston z pełną siłą urażenia, a jeżeli będzie pierwsza piątka, ich najmocniejsza, to myślę, że naprawdę. No, już nie będzie żadnych argumentów, żeby Mavs mogli to spotkanie numer 5 wyrwać przy zdrowych i w pełnym składzie będących Boston, Boston Celtics, ale Kuba, powiedz mi, odpowiedz mi na pytanie, proszę Cię: co Twoim zdaniem jest największą siłą Boston Celtics w tej rywalizacji? A później ja powiem, co jest moim zdaniem. Eee, najczystsza forma koszykówki 5-out, która istnieje, widzę. Eee, każdy z pięciu dowodników, tak naprawdę. No, prawie wszystkich siedmiu, ośmiu zawodników, którzy są w playfowej play rotacji Celtic są i co najmniej dobrymi rzucającymi, i co najmniej dobrymi zawodnikami w obronie. Dzięki temu takie by cały czas wszyscy mogą wyciągać centrów spod kosza, generują driving lanes, żeby faktycznie nawet jeżeli ten, nawet jeżeli ktoś zdecyduje się spampfejkować, to żeby było miejsce wylecieć pod kosz. I zdobyć proste dwa punkty. E, ilość rotacji, którą to powoduje, ilość tak jakby to, jak Boston jest w stanie mm. je skapitalizować szybkimi podaniami wokoło łuku czy po ścięciach. To jest po prostu zbyt płynna koszykówka, e, i no, jeżeli, no nie, nie ma nawet sposobu, jak to zatrzymać, tak naprawdę. Mm -hmm. No, Zgodzę się z Tobą, no bo moim zdaniem największą siłą jest właśnie to, że patrząc na ekipę Bostonu, tam każdy zawodnik może grać na piłce. gdzie w Dallas, no, ta liczba jest ograniczona do dwójki: Luka Doncic, Kyrie Irving. No nie wiem, ani Derrick Jones Jr., poza tym, że czasami trafi mu się Leja w stylu Michaela Jordana, jak ten rzut w serii z Oklahoma, zresztą w tym meczu numer 4, też chyba pierwsza, bądź druga kwarta, no Leja też jakiś kosmiczny trafiony. P.J. Washington też zdecydowanie jest to gość, który komfortowo czuje się na piłce, nie mówiąc o którymkolwiek z, tych, z tej dwójki rotacyjnych centrów Dallas Mavericks i tak sobie myślę, że... To jest fatalny matchup, patrząc z perspektywy Dallas-Boston Celtics, bo oni nie mają gdzie ukryć luki, nie mają na kim zostawić swojego wysokiego, bo wysoki Bostonu idzie na łuk i zobacz, że nawet jak grają te 5-0 czy 4-1, to tym jednym gościem w dunkerspocie bardzo często jest True Holiday. All Horford stoi w rogu, a True Holiday wtedy udaje się na zbiórkę, co jeszcze bardziej psuje jakikolwiek plan ee, defensywny Jasona, i po prostu Boston ma zbyt dużo umiejętności, zbyt dużo możliwości. I to, co już było wiadomo przed sezonem, że Boston będzie bardzo mocny i Boston będzie głównym faworytem do mistrzostwa NBA, to się tylko potwierdza. Na żadnym etapie sezonu chyba nie zwątpiliśmy w Boston. To, co ja tylko mówiłem i powiem to raz jeszcze, że jednak chyba trochę żałuję. Że Boston nie został sprawdzony naprawdę porządnie na każdym kolejnym etapie playoffs Bo te playoffy na wschodzie Mieli piekielnie łatwe Nie wolę się tego powiedzieć Mieli naprawdę w pierwszej rundzie przecież Miami Heat Bez e, Jimmy'ego Butlera, Później Cavs bez e, Donowana Michela od meczu numer 3 bodajże e, W finale e, Indiana Pacers konferencji W finale konferencji Indiana Pacers bez Haliburtona od meczu też chyba numer 3 No i teraz w finale dostają... Z Pełnych Dallas Mavericks, co prawda z połapanym na tej Luke'ą Donciciem i z Luką Donciciem, który gdyby to nie były finały NBA najprawdopodobniej by nie grał. Bo widzimy, jak My wiemy, że Luka Doncic nie zmienia najlepiej kierunków, szczególnie w obronie. No ale to jak wolny jest podczas zmiany kierunku biegu, czy rotacji bioder w finałach NBA. No widać, że z nim nie jest e, do końca wszystko ok, mimo tego, że on zdobywa 30 punktów na mecz praktycznie średnio na niezłych skutecznościach, to chyba jednak Słoweniec nie jest w pełni, w pełni dyspozycji, na pewno doskwiera mu ból, zresztą zakładam jak e, większości zawodników już na tym etapie sezonu po tych 8 miesiącach rywalizac rywalizacji, czy ile tam dokładnie, e, dokładnie minęło, ale wydaje mi się Kuba w tym momencie, że Boston po prostu na ten tytuł zasługuje, i go podniosą najprawdopodobniej, to nie będziemy mogli powiedzieć nic złego po tym sezonie na tą drużynę, bo oni na każdym etapie, czy sezonu regularnego, czy w każdej kolejnej rundzie playoffs, robili to, co do nich należy bez większych emocji, bez większych nerwów, po prostu zamykali to oddając w każdej serii jeden mecz, więc taki w finałach pewnie musiało się stać, co nadal daje tylko cztery porażki w całych playoffach. Kajser swipnęli, to tylko tak rzucę. I chciałbym dodać tylko, że wydaje mi się, że nie ma co dyskredytować tego ranu przez urazy, bo po pierwsze, w każdym ranie mistrzowskim są, gra się przeciwko różnym z urazami to jest nieodłączna część gry. I Boston też fart, ma. Fart, to... no właśnie, to jest to, był, to, to jest mój drugi argument, że tak jakby Boston też z, zagrał e, no wszystkie poza dwoma i pół meczami bez Chrysasa Porzingisa. On też zresztą pauzował dłużej niż, same, niż tylko same play-offy, więc nic nie można tak naprawdę im zarzucić. no niestety jest to bardzo dobrze zbudowana drużyna, bardzo mnie boję, to co teraz mówię, ale no cóż, nie jestem w stanie, e, nie mogę kłamać do kamery, ponieważ to może ktoś to, to, to może się to się w nagrywa, to się kameruje, właśnie. jak się mówi. No e, zadam jeszcze kuba, tobie takie pytanie, dwa właściwie. No Czekaj, dobra. bo jed, no z jednym zgubiłem chyba. No dobra, mam, już mi się przypomniało. Patrząc na całe play-offy konferencji zachodniej, kto twoim zdaniem byłby najtrudniejszym match pod Boston Celtics? Hmm. Wyśmiej mnie, ale powiem, że Oklahoma. Okej, okay. dobra. To dlatego, że wytłumaczę, wytłumaczę mhm. Oklahoma gra najpodobniejszy rodzaj koszykówki do Bostonu też tak jakby five out bardzo dużo polega, polegają trochę więcej na ścinaniu pod kosz niż, niż Boston eee, Chad i Kristaps też trochę pokrywają się mm -hmm. eee, profilem zawodnika, tak jakby eee, no w, te, w przypadku okropnym problemem byłby wzrost, tak, no bo Jalen Williams 6, bodajże 5 albo 6 najwyższy zawodnik i on miałby kry, musiałby kryć tej tłum, więc tak jakby eee, byłoby bardzo z tym ciężko eee, więc no ja nie widzę ogólnie, nie, nie do końca widzę drużyny nawet, która mogłaby ich zatrzymać. To potrzeba serio dobrze i podobnie zbudowanego rozteru, bo tak jakby ten osiągnięcie, osiągnięcie tego balansu, który, który mają Celtics pomiędzy swoimi zawodnikami jest bardzo, bardzo trudnym zadaniem. Mhm. Porozmawiamy sobie jeszcze w następnych podcastach pewnie, Kuba, o tym, czy drużyny będą kierowały się tym, jak zbudowani są Boston Celtics w perspektywie następnego sezonu. No bo jednak widać, że musisz mieć graczy uniwersalnych, żeby przeciwstawić się Bostonowi. No a te playoffy też pokazały, że no nikt nie był w stanie nawiązać z nimi rywalizacji w czteromeczowej e, serii. I ostatnie pytanie. MVP finałów. Ja ci chciałem zadać pytanie. No ale dobra. Ty, ty ja piersze, później odpowie. Ty pierwszy to wywołałeś. Um... Jalen Brown. Zgodziłbym się z tobą. zdecydowanie, zasłużenie. To jest najlepszy gracz e, Bostonu w tych playoffach i to nie w, tylko w tym roku. W zeszłym roku też e, uważam, że powinien dostać to, to, to śmieszne się. Jakby wygrali. E, to śmieszne Easter Conference Finals MVP. E, bo to on niesie na plecach różne, nie wiem czy to tak jakby nie jestem w stanie, do, nawet nie jest przez to, że Tatum e, tak jakby jest o tyle gorszy, tylko po prostu Tatum nie gra z głową, tak, on zamiast wykorzystać swoje gigantyczne 6-10 ciało mówi, hej, kocham, kocham Kobiego i decyduje się na sidestep z przed linii C3 świetna decydyjność no a Jaren Brown jest naprawdę um, no, jest naprawdę najbardziej konkretnym zawodnikiem z Celtics. Jakby, jakby forma z pierwszych dwóch meczów Drew Holidaya przełożyła się też na te kolejne dwa mecze, to powiedziałbym, że Drew Holiday. Mhm. E, ponieważ to? Milwaukee i zasłu zasługują na slander po tym, jak oddali postanowi tą część. A czekaj, kto to powiedział, że oddając Drew Holidaya, Bugs oddali mistrzostwo? To? E, Boże. Ale ktoś rzucił i to zawod Dre... no, Draymond no, no. Green? Nie, nie chyba, nie, nie Draymond. Nie, nie, ale jakiś zawodnik, Tak, i to aktywny widza. zawodnik NBA. I w sumie można się z tym zgodzić, ale to idąc, zgadzam się oczywiście, Kuba z to, że Jalen Brown zasłużył na MVP finałów i gdyby było MVP playoffów, to tak, że to powinno ono trafić w ręce Jalena Browna, chociaż dzisiejszy mecz fatalny, ale to jak w żaden sposób nie powinno przyćmiewać tego, co robił przez pierwsze trzy spotkania tej rywalizacji. Tatum no procentowo patrząc i wizualnie to nie gra najlepszej na pewno serii w swoim życiu i myślę, że nawet 50 w meczu numer 5 nie do końca przeważyłaby szale na korzyść Jasona Tatuma, ale powiedziałeś o True To ja teraz zadam ci może kontrowersyjne może nie pytanie. Gdybyś miał ułożyć hierarchię po czterech meczach do MVP finałów, czy Jason Tatium Znalazłby się tam na jednym z pierwszych dwóch miejsc. Wiemy, że nie na pierwszym, więc teraz pytanie jest, czy znalazłby się na drugim po czterech meczach. 8 hmm. sekund hmm. ciszy Roberta Lewandowskiego, nawiązując do Euro. <grym wyszła> <grym wyszła> Mimo wszystko pewnie tak. Mimo wszystko pewnie tak, bo tu tutaj, tutaj jednak pomimo tego, że te jego splity są koszmarne. Jego splity mhm. są koszmarne, bo w finałach rzuca 30% 37 z pola, niecałe 30% z za 3 i no i to rzuca wolne dobrze. No to. Za to mu się na naj, drugie miejsce. Bardzo dobrze zbiera. To mhm. trzeba podać i, i play, jego playmaking w tej w tym drugim albo trzecim meczu serio był fajny. Mhm. Nawet w, w, pierwszym, w pierwszym meczu bodajże on była jakaś taka statystyka, że on wyrzucił piłkę, tak jakby podał piłkę na 60, ponad 60% swoich wjazdów pod kosz. Mhm. I to nie tak, że to były same turnovery też, więc yy, okej, okay. że przeżyjemy to... Dayton chyba byłby drugi, tak, ale tylko dlatego, że Drew Holiday od swoich urodzin stwierdził, dobra, ja już nie muszę się tak starać. No i Kristaps nie gra. Kristaps nie gra, no. Gdyby, gdyby, gdyby Porzingis grał, to pewnie byłby drugi. Mhm. Gdyby Drew Holiday e, znowu dwa, dwa razy, gdybanie i pozdrawiam wszystkich fanów Celtics, którzy będą za to śmiały ze mnie, no tutaj Tom byłby czwarty. Czwartym najlepszym zawodnikiem w rotacji playfowej, zweryfikuję to pewnie Mikołaj i da nam znać na naszej grupie, znając życie, więc możesz wyczekiwać. Możesz wyczekiwać. Nie, 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 mo nie mogę się doczekać. Możesz wyczekiwać na pewno wiadomości. E, więc zamykając, już naprawdę kończąc, oficjalny typ na mecz numer 5. Mav Mavs, Boston kończy serię, tak? No nie, no mimo wszystko pewnie tak, no. okay. Już nie będę, nie będę, nie będę się bawił w Delulu, nie będę kłamał sobie, kłamał sobie, że jest nadzieja, jest nadzieja. Nie ma nadziei, nadzieja jest skończona. Oni wygrali mistrzostwo, 156 drużyn w przeszłości NBA. Potwierdzi to, że oni wygrali już to mistrzostwo i tak. Okej. Okay. Dobra. Wiestety. Więc na dzisiaj możemy zakończyć nasz podcast. Mamy nadzieję, że będziemy bardziej regularni w przyszłości. Ale jak coś się tylko będzie działo, na pewno będziecie, będziecie mogli nas znaleźć na naszym kanale YouTube, do którego Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, żeby być. Na bieżąco. Tam też jest chyba opcja kliknięcia dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia w momencie, gdy coś wlecie na nasz kanał. Więc do tego też was zachęcamy. Kuba. Dziękuję tobie bardzo serdecznie za znalezienie chwili na, na rozmowę. No i ja dziękuję Tobie już... Mateusz również za, za, za platformę i za porozmawianie z tobą. Jak już będziemy pewnie wiedzieli, kto zostanie tym mistrzem, też nie odpuścimy sobie wspólnego spotkania i obgadania tego już oficjalnie, mimo że dzisiaj rozmawialiśmy, rozmawialiśmy w sposób jakbyśmy już znali tego mistrza NBA, to może coś nas jednak zaskoczy, bo przypomnij, popraw mnie Kuba, jak się mylę, ale rok temu, bo rok temu też był comeback jakiś w finałach, bo ja już te finały tak szybko lecą. Denver. Nie, było pięć meczów też, też było pięć, pięć meczów. Okej. Okay. Tam było pięć spotkań. Albo w sześciu. Chwilę. Tak szybko lecą. Dobra. To jakby jest, jest najmniej istotne, więc dziękuję Kuba Tobie bardzo serdecznie, nie przedłużając, będziemy kończyć już ten materiał Dwidzowie drodzy, do zobaczenia. Na razie, cześć.